Cześć wszystkim, z tej strony Lipa. To jest Kano Jazz Freestyle. Dobra, słuchajcie. Dawno mnie tu nie było, miałem 3,5 miesięczną przerwę od freestylu, ale nie martwcie się, u mnie wszystko w porządku. Zaczynam wracać do treningów, ale o tym nie dzisiaj, bo dzisiaj... To jest bardzo ważny dzień dla naszej ekipy Jazz Freestyle'owej. Mam coś tutaj wyjątkowego. Mianowicie... Just Freestyle doczekał się sponsora. I zrobimy mały unboxing. Dostaliśmy świetny sprzęt od naprawdę mocnej legendy we freestylu. Mamy ogromną przyjemność, by wspólnie z Maćkiem i z Lipą reprezentować. Jestem totalnie podjarany. I zobaczymy, od czego zaczniemy. Produkty z marki Azu. Zobaczmy, co tu mamy. No dużo tych fanków, dużo. Dobra, mamy tutaj piłeczkę. Przetestujemy ją. Nowa piłka oczywiście dla was do recenzji. Bardzo mi się spodobała, odkąd ją tylko zobaczyłem. Zobaczcie na ten design. Zawsze mi się podobały te piłki z klasycznym wzorem. Jest to klasyczna Jupiterka i szczerze mówiąc, zawsze byłem fanem takich piłek. Jest to zupełnie inny materiał, jest to jakaś taka gęsia skórka, zupełnie inna. No kurde, nie mogę już się doczekać, kiedy przetestuję naprawdę tę piłkę, bo ona jest genialna. Jeśli ktoś lubi grać bardziej softowo, taką mniej napompowaną, to na pewno jest dla niego. Czym w ogóle jest marka Azu? Marka wyprodukowana przez Azuna, czyli freestylera z Norwegii, który w 2010 roku został mistrzem świata freestyle football. Na rynku nie jest tylko for freestyle czy footwork, jest też Azun, który robi fenomenalną robotę, jeśli chodzi o ogóle. Więc no, rośnie konkurencja for freestyle, no i bardzo dobrze. Im więcej konkurencji, tym lepiej dla nas, freestylerów, nie? Co tutaj mamy? Worek na buty. Nice. Bardzo fajny swoją drogą, naprawdę spoko. No panie. Wow. Azuny jedynki. Bardzo fajnie, ten panel antypoślizgowy jest czerwony, więc bardzo ładny, dodatkowy smaczek. Podoba mi się wizualnie, super, super. To są Azuny jedynki, słuchajcie, czyli te, które już posiadam ogólnie. Tutaj właśnie macie to stare logo, jeszcze z wężem. I o które, w których no, grało mi się naprawdę super. Ten model macie już zrecenzowany. Mam do nich bardzo duży sentyment. Zrobiłem aktualnie w nich najlepsze komba w życiu. Nigdy lepszych nie zrobiłem. Powstały również Azuny dwójki. Trzeba podkreślić, mamy je jako pierwsi w Polsce. Matuchno przy najświętsze. Czy to w ogóle coś waży? Nieco innym designem. To są nasze nowe samograje z nowym systemem wiązania, które... ważą o 40-30 gram więcej, ale to nieistotne, to kompletnie bardzo malutka różnica. Również wyglądają bardzo dobrze i mamy tutaj logo Azunka. W poprzedniej wersji był ten motyw węża, więc taka mała zmiana, jeśli chodzi o wizualne aspekty. Dobra, dobra. I również mam jeszcze jedną parę Azunów 2, tym razem śnieżno-białe. Tak one się prezentują. Zresztą już o tym wiecie, ale powtórzę to, że kupując takie białe buty, no jednak po treningu już nie będą takie białe. I no, zrobiły się trochę szare, to jest właśnie minus, ale ja jestem ogólnie fanem białych butów. Azu mówił, że te buty będą jeszcze bardziej wytrzymałe, są lepiej dopracowane. Pierwsze buty, które nie są wzorowane na Pumach, Archive Lightach, więc też niesamowity props dla Azuna. Zrobimy oczywiście o nich recenzję, która już wkrótce pojawi się na naszym kanale. Obserwujcie na bieżąco. No na pierwszy rzut oka wydają się naprawdę ok, naprawdę spoko. Jestem właśnie ciekawy, jak to będzie z tą wagą, ponieważ nie ukrywam, że ta waga jest dla mnie kluczowa. Czy będę czuł dużą różnicę pomiędzy pierwszym modelem tych butów? No jaram się, nie powiem. Zobaczymy. Także czekajcie na recenzję Azun Model 2, second model. No nie ukrywam, że będę teraz miał ciężką zagwozdkę, w których butach grać. Możemy zauważyć różnicę między podeszwą, a właśnie tą siateczką, która jest bardziej taka żółta. A natomiast nowy modul... nowy model Azunów jest cały biały. Również widzę na pierwszy rzut oka, że nie ma tutaj tego dzyndla na sznurówki, tylko tutaj jest właśnie to logo. Więc no... wizualnie no, podobają mi się bardziej te buty. No ja jeszcze mam te Azuny, w których trochę grałem i trzymają się świetnie. No to naprawdę bardzo wytrzymałe buty. Jestem ciekawy, jak będą się sprawować po kilku właśnie miesiącach. Są buty praktycznie nie do przerąbania. Jeszcze coś tu jest. Tyle smakołyków dostaliśmy, tyle słodyczy.
opaski, frotki. No, klasyczny dodatek, klasyczne akcesorium. Więcej frotek. No i ciuchy. Fiu. Bluza z suwakiem i oczywiście logo. Będzie się nosiło, nie? Dalej mamy koszuleczkę. Tak się prezentuje. Co mamy dalej? Zobaczymy. Kolejna koszulka. No dobra. Adios. Nie wiem, czy wyszło. Dobra. Czarna koszuleczka. Niejednokrotnie będę w niej trenował. Na rynku pionierem jest Tobias. I ludzie zaufali Tobiasowi na tyle, że po prostu marka Azuna została zapchnięta na bok. Moim zdaniem nie powinno tak być. Powinniśmy też dać szansę tym butom, żeby się wykazały na naszych nogach. Szczerze, ogólnie firma Azuna, Azun zresztą, ma bardzo taką minimalistyczną formę i to jest spoko. Nie są te wszystkie kolory jakoś przesadzone, tylko właśnie wszystko oscyluje w tej bieli i czerni. I naprawdę może być z tego fajna stylówka. Czuszki, jak wiadomo, wszystko prima sort, con de garçon, jeli coco, po jednej bluzie, po dwie koszulki. Wielkie podziękowania dla Azuna, że postanowił wspierać jazz freestyle i w sumie też polskich freestylerów. A dlaczego? Otóż Maciek wam wytłumaczy dosyć ciekawą nowinę. Będzie można kupić te buty ode mnie. Azun niedługo prześle mi jakieś 10 par butów w różnych rozmiarach. Będziecie mogli je łatwo dostać. Jest to opłacalne dla was, ponieważ... Jeśli będziecie chcieli je sprowadzić z Norwegii, niestety czeka was opłata celna. To wiąże się z dużo większą opłatą za te buty, które już dosyć są drogie. Macie bezpośredni dostęp do świetnego obuwia, do freestyle'u. I jeśli ktoś będę chciał, to po prostu piszcie mi w DM na Instagramie, na Messengerze. Więc będziecie mieli okazję poprzez nasz kanał kupować te buty o wiele taniej, bez opłaty celnej. Czy to nie jest świetna wiadomość? Tak. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego sprzętu do freestylu, mianowicie butów, piłek, jeśli chcecie, bym jakoś specjalnie je przetestował w najbliższej recenzji, tak jak mówiłem, mam tutaj Azuny jedynki, Azuny dwójki oraz piłkę do Azuna, więc czekają nas bardzo ciekawe materiały na Just Freestyle i z chęcią przetestuję buty, które no bardzo dużo osób chwaliło i ja nie miałem jeszcze okazji sprawdzić, jak się nimi freestyluje. Mega. Dobra, no to co mogę powiedzieć? To by było na tyle z dzisiejszego unboxingu. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi bardzo i nie komentujcie pod filmem. Żegnam się z wami. Dzisiaj z wami był Leja w słynnym skafandrze rybaka. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. I po prostu trenujcie, o. Więc co, moi drodzy, zapraszam na mój pierwszy trening w tych butach. O, zobaczymy, jak się sprawują. Testujemy! No słuchajcie, będę z wami szczery. Te buty są... Eldo.